Pieniądze to taki element, który się tam gdzieś do ciebie przykleja w formie żartów, tego, że lubisz zarabiać, każdy lubi, tego, że lubi się liczyć. I w ogóle ten temat mnie nie interesuje z innej perspektywy niż ta, czy to są nasze męskie łowy dzisiaj. Że ty jako facet czujesz też tę odpowiedzialność, że twoją rolą nie tylko, żeby siebie spełniać, bo jest to rodzaj jakiegoś wyścigu, ale czy ty jako facet czujesz, że do ciebie pójście na te finansowe łowy należy? Że ty ten rodzaj prowiantu musisz przynieść do domu. Poniekąd tak, aczkolwiek akurat mam to szczęście, że moja żona jest osobą bardzo samodzielną finansowo i doskonale sobie w kwestii kariery zawodowej poradziła i tutaj ona mnie niespecjalnie do szczęścia potrzebuje. Dla mnie pieniądze są przede wszystkim źródłem pewnej osobistej wolności, możliwość, którą dają pieniądze, to możliwość wybierania w życiu takich dróg, które chcesz wybierać, a nie takich, które musisz wybierać, bo pieniądze, konieczność ich zarabiania, konieczność obsłużenia swoich albo ich kredytów, brak cię blokuje, zobowiązań, tak, że to cię blokuje i cię zmusza do pewnych rzeczy. Ja zawsze miałem alergię na słowo muszę, a bardzo lubiłem słowo chcę i pieniądze są tutaj środkiem do tego celu, aczkolwiek nie jedynym, bo nawet mając pieniądze można być więźniem wielu różnych swoich ograniczeń, demonów. Dla jednego 300 baniek na koncie to jest wciąż mało, a dla kogoś innego 300 tysięcy jest wszystkim, co potrzebuje, tak? Bo to jest też kwestia potrzeb, które wokół siebie generujesz. Okazuje się, że podobno za dużo nie potrzebujemy, ale ja jednak wolę mieć. Z pieniędzmi to się po latach przekonałem, nie tak znowu dawno temu, jest trochę tak jak z narkotykami, czy z alkoholem, czy z każdą inną używką. Pieniądze są używką po prostu, pieniądze są uzależnieniem. W momencie, kiedy nawet je masz, wciąż chcesz mieć ich więcej, wciąż chcesz je zarabiać, bo wydaje ci się, że jak przestaniesz, to w jakiś sposób umniejszysz swoją wartość, którą przez pieniądze zbudowałeś, czyli że sam siebie będziesz inaczej postrzegał, ludzie będą cię inaczej postrzegać, bo jesteś nieudacznikiem, który już wyłączył się z systemu i już albo nie chce, albo nie potrafi. Ja staram się o sobie myśleć jako o gościu, którego pieniądze nie definiują, są mu potrzebne, są mu przydatne, dzięki nim może realizować swoje cele, ale nie przegląda się w nich, nie są dla niego zwierciadłem, nie jest wart tyle, ile ma na koncie. Natomiast dojście do takiego pułapu, dojście do takiego poczucia, to jest ileś lat takiego przekonania, że jednak one mnie w jakimś stopniu określają, że one nadają mi wartość jako człowiekowi. Wiem już dzisiaj, że tak nie jest. Kiedyś myślałem inaczej.